Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek Kariery Werderem i dziś czeka nas naprawdę dużo ważnych wyborów, ponieważ wkraczamy w naprawdę decydującą fazę sezonu, zresztą to widać luty, co oznacza powrót europejskiej piłki, co oznacza naprawdę twardą ligową batalię o to, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, bo ścisk w tabeli, jak widzicie, jest duży i teraz czeka nas naprawdę istotne spotkanie z Bayernem, więc na początku proszę Was łapkę w górę o subskrypcję na kanale, żeby dodać trochę siły i otuchy, a przede wszystkim mam do Was jedno pytanie, które dziś sponsoruje Sebastian Przybysz, który wymyślił je. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, jaki jest Wasz ulubiony piłkarz z rocznika, z Waszego rocznika? To jest coś, co jest naprawdę fascynujące. Słuchajcie, ja osobiście mam problem z szukaniem tych piłkarzy i pierwszym, którego wiem tak z głowy, to Krzysztof Piątek. 1995 rok urodzenia, tak samo mój, ale powiem szczerze, teraz tak jak zacząłem szukać nawet w internecie, nie mogłem znaleźć nikogo właśnie z tego 95 takiego naprawdę ciekawego, więc Pio jest tym, którego ja tutaj dam. Skoro, słuchajcie, nagraliśmy już materiał na YouTubku, to czemu nie? Czemu niech nie będzie to Pio? Więc ja mam pytanie, jaki jest Wasz to piłkarz? No a my przechodzimy do meczu z Bayerem. Meczu, który jest naprawdę dla nas istotny o tyle, że przestało nam iść zupełnie, a szło do tej pory nam naprawdę dobrze, więc fajnie by było no tutaj troszeczkę się ogarnąć, bo coś się zepsuło. Weston McKennie powróci do podstawowego składu, znaczy powróci do ustawienia w środku obrony. Tutaj chciałbym w tym meczu zobaczyć Kambaningę. Laimer zajmie miejsce na prawej stronie. W środku zobaczymy jeszcze Adamsa. Szoboszlaj, czy chciałbym Ciebie tu zobaczyć? Tak jest, wystąpisz, Thuram zagra, David zagra, więc tak to zrobimy i miejmy nadzieję, że ten skład zadziała, słuchajcie. No działało to w zeszłym sezonie, w tej pierwszej rundzie, naprawdę znakomicie, ale teraz przechodzimy do rewanży, no i tutaj naprawdę musimy punktować, bo inaczej będzie źle. Przypominam, walczymy o Ligę Mistrzów, mistrzostwo nas jeszcze nie interesuje. Na razie, słuchajcie, walczymy właśnie, tak jak mówię, o to, żeby w przyszłym sezonie móc usłyszeć The Champions! Więc miejmy nadzieję, że Michał Pol na swoich live'ach będzie mógł opowiadać o naszych niesamowitych wyczynach właśnie w Champions League, no ale do tego najpierw trzeba się zakwalifikować, więc trzymajcie kciuki, bo jeżeli wygramy z Bayerem, to sytuacja tutaj naprawdę fajnie nam się uspokoi, bo będziemy mieli drobną przynajmniej przewagę nad tymi miejscami 4-5. Tak naprawdę wydaje mi się w ogóle, które miejsca nas do Ligi Mistrzów no to się nie różni kolorem w ogóle, ale zakładam, że podium awansuje, więc bądźmy na tym podium, niech to będzie dla nas wyzwanie, miejmy nadzieję, że to się uda, tak więc zobaczmy, słuchajcie, wygrali z Norymbergą, z Lipskiem przegrali wysoko, z Mönchengladbach przegrali tak jak my, no i z nami przegrywają wysoko, słuchajcie, te zmiany pomogły, Szoboszlaj budzi się, David budzi się i McKennie z obrony, nie wiem jak on to strzelił, ale ważne, że strzelił, słuchajcie, cieszy to naprawdę niezmiernie, bo to była tak ważna, słuchajcie, wygrana, że ojoj, Arp nie gra, ale spokojnie, będzie grał. Myślę, że Arpa też będziemy za jakiś czas rozwijali. Może go tutaj wyrzucimy zamiast Serginho Desta po tym, jak on osiągnie barierę banerów. I wtedy to będziemy robili, a teraz czeka na nas Schalke. Schalke, które w ostatnich latach jest zespołem naprawdę słabym. Nie oszukujmy się, ale zespołem, którego lekceważyć nie można. Tak samo jak tej propozycji z Interu. Słuchajcie, to są naprawdę dobre pieniądze. Oczywiście nie mówię, że my go za Inter sprzedamy, ale skoro oni są gotowi płacić za niego naprawdę dużo hajsu, to jest dobry kierunek, umówmy się. Nie możemy wszystkich Amerykanów trzymać na siłę, bo to się skończy naprawdę buntem na pokładzie w środku obrony, więc z tym Brooksem naprawdę, słuchajcie, no Milan jak sąsiad ma mieć? Sąsiad chce? O nie, to my go weźmiemy. I nawet tutaj czuję, że to są większe pieniądze, więc niech się biją, słuchajcie, jeżeli mają się o niego bić, to niech się biją, ja jestem gotów go sprzedać. Oczywiście Schürrza sprzedawać nie mam najmniejszego zamiaru, bo to właśnie jest powód, dla którego tego Brooksa mamy wyekspediować za jakiś czas, no bo jednak młody Holender jest dla nas zdecydowanie ważniejszy. Fajnie zagrała ta jedenastka w poprzednim meczu, więc tu wyjdziemy tym składem. Remisujemy 0-0. No mimo, tak jak mówię, że Schalke Schalke no, nie radzi sobie w tym świecie za dobrze, no to nadal to jest Schalke, więc nie można ich lekceważyć, ale z drugiej strony fajnie by było tam wygrać. Teraz czas na mecz z Monaco, mecz w Lidze Europy oczywiście. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o to, kto jest gospodarzem. Zaczynamy w księstwie, więc fantastycznie, ale przede wszystkim ciekawi mnie to, ile mamy czasu, potem mamy 2 dni do meczu z Bayernem i to jest właśnie sytuacja bardzo niekomfortowa dla nas. Dostajemy propozycję sprzedaży Fuentesa. Ja jestem gotów to zrobić, czy nie jestem? On wykazuje wielki potencjał.
To jest fajny junior. Ale czy my go rozwiniemy teraz? 18 lat, 67, nie, nie, nie. Ja go dałem na listę transferową, ale my go chcemy zostawić. My go porozwijamy. Nie wiem kiedy, ale na razie nie potrzebujemy tej sprzedaży. No to co? Czas na mecz z Monaco. W tym meczu wystąpi sobie Brooks, bo on będzie potrzebował regeneracji, więc jakby, jeżeli wystąpi tu, to nie wystąpi w meczu kolejnym. Siączu też miewa problemy z kondycją, dlatego zobaczymy Szursa od pierwszej minuty, bo potrzebujemy nasz wyjściowy zestaw obrońców na mecz z Bayernem. Laimer ustąpi miejsca tutaj Serginio Destowi. Z lewej strony zobaczymy Davisa, bo on nie powinien mieć problemów z regeneracją, ale w ataku na pewno trzeba będzie dokonać drobnych roszad i Sargent wyjdzie od pierwszej minuty. Czy to wystarczy na Monaco? To jest pytanie. Bo jeszcze myślę o tym Dembele, żeby zdjąć albo coś, ale... Ale tak to zostawmy. Tak to zostawmy, wyjdźmy takim zestawieniem. Myślę, że powinni chłopaki powinni dać radę. Jeszcze Sjonczu oczywiście zasiądzie na ławce rezerwowych. No i zobaczymy, jak ta Liga Europy będzie dla nas się układała w tym meczu. Więc ciekawy jestem. Trzymajcie kciuki. Oczywiście na początku jeszcze zrobimy sobie konferencję prasową z nadzieją, że ona przyniesie efekty. Tutaj wejście w zespół może potrwać. Ten ARP jest trochę niezadowolony. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale słuchajcie, to była okazja, którą trzeba wykorzystać, było i jakby tutaj w ogóle nie jestem zły, że ja to zrobiłem, bo to bardzo nam pomogło też trochę załagodzić, myślę, jednak naszą sytuację, a w zasadzie jakby ocenę zarządu względem tych finansów. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Przegrali z Salzburgiem, ale ogólnie radzili sobie bardzo dobrze w tej Lidze Europy, zresztą wyszli z grupy, więc zobaczmy jak ten pierwszy mecz ułożył się znakomicie. David strzela, Dembele strzela, więc to bardzo mnie cieszy, że składem, broń Boże, nie rezerwowym, ale takim, wiecie, bym powiedział, mocno kompromisowym, za taki bym go uznał, że nam się to udało. Słuchajcie, dogadana sprzedaż. Brooks może odejść za 27 milionów. To jest naprawdę dobry pieniądz. To jest naprawdę dobry pieniądz, ale poczekamy jeszcze chwilkę, bo tutaj jeszcze widzę, że Inter będzie chciał sąsiada, że Inter sąsiada będzie chciał tutaj przekupić, więc tak, Reimer chce zagrać, ja mu mówię, że będą ważniejsze mecze, ale w tym meczu wystąpi, więc tak to wygląda. W środku po obrony zobaczymy Sjonczu, Szurs z McKinnim się zmienia, więc wyjdziemy tym, co dało nam zwycięstwo z Bayerem. Z prawej strony mimo wszystko wyjdzie teraz Reimer, bo bardzo mi zależy na tym, żeby grali piłkarze wypoczęci. Adams tu ustąpi miejsca, nie, nikomu nie ustąpi, bo po prostu Kamaninga wyjdzie w podstawowym składzie, więc chcę go tutaj zobaczyć. Z prawej strony powróci Szoboszlaj. Na napadzie nie wystąpi Dembele, ponieważ spróbujemy ukąsić ich byłym zawodnikiem. Myślę, że to jest dla wielu ogromne zaskoczenie. Dembele wejdzie jako Joker ewentualnie. Brooks, ciebie i tak bym nie chciał na boisku w takim stanie, więc tutaj Friedl będzie zdecydowanie bardziej przydatny. I tak naprawdę jak patrzę, nie mam środkowego pomocnika nominalnego, żeby wszedł, więc Schürrz odpocznie sobie, tu zobaczymy Schmidta, więc tak to wszystko będzie się prezentowało. No i miejmy nadzieję, że ten ARP pokaże, na co go stać w tym meczu. No jestem ciekawy jego reakcji na to spotkanie. Przed nim jeszcze czas, przed tym meczem jeszcze czas na konferencję prasową. Mam wrażenie, że ją robiłem przed chwilą. Ale okej, zróbmy to jeszcze raz, jeżeli tego nie zrobiłem. Po raz kolejny, słuchajcie, i oj, nie chciałem tego kliknąć, to może nas kosztować dużo bramek, niestety. I statystyki nie grają, tak więc słuchajcie, on jest zadowolony, jest w podstawie. Jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Wyjdzie na boisku, które doskonale zna, na Allianz Arenie, przeciwko zespołowi, który zna doskonale i przeciwko zespołowi, który jest w gazie niebywałym. Naprawdę, ilości bramek zdobywane są ogromne. Jedna tylko stracona w trzech spotkaniach, no i niestety tutaj także nie stracili, pokazali klasę. ARP zszedł z boiska w minucie 65, więc troszkę go podtrzymał komputer, no ale nie poradził sobie najlepiej. Mimo wszystko zobaczymy go na boisku ponownie w meczu z Monaco. Jestem ciekawy, na ile w tej naszej porażce udział miała ta konferencja prasowa. Zobaczymy. Ważne jest, słuchajcie, dla nas to, żeby jeszcze nie rzucać wyzwania temu Bayernowi i tak dalej. W tym sezonie interesuje nas Liga Mistrzów. Dopiero kolejne rozgrywki będą skupiały się, no właśnie, czy na wyjściu z grupy, czy na lidze. Zobaczymy. Jak na razie gramy z Monaco i przy tym bądźmy naszą
naszą, znaczy tutaj utrzymamy naszą koncentrację. Dembele wyjdzie na szpicy. Thuram pozwoli zagrać Arpowi po raz kolejny. Szoboszlaj ciebie zobaczymy w środku pola, ponieważ David da szansę Pomykalowi. Tak jest, więc troszeczkę dziwny napad tutaj nam się złożył, ale tak zostaniemy. Laimer da odpocząć Kamanidze. Tutaj zobaczymy Serginho Desta. Środek obrony będzie to Szurs z Bella Ketchupem. Kapitanem komputer mianował Pomykala. Jak szczerze, ciężko mi tu jest znaleźć kogoś, kto by na tą opaskę zasługiwał do końca. Pomykal ją dostał, ale bez przesady. Wydaje mi się, że tutaj bardziej możemy zaufać na przykład Laimerowi, który jest jednym z bardziej doświadczonych zawodników. Nübel miał opaskę w sumie w Schalke, wiecie co? Tak mi się wydaje. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że on był kapitanem Schalke. A jeżeli nie, to właśnie został kapitanem Werderu. Jako jeden z najstarszych zawodników w sumie, już ten z bardziej doświadczony. Okej, gramy z Monaco, wydaje mi się, że tutaj naprawdę możemy być spokojnie o rezultat. Przegrali z nami 2-0 na wyjeździe, więc tu jedna bramka strzelona nas ustawia. I 1-1, więc fantastycznie. Alfonso Davies z czerwoną kartką. To jest najgorsza informacja, słuchajcie, bo oznacza to nie więcej niż to, że w kolejnym meczu, który już naprawdę będzie miał duże znaczenie, będziemy musieli go zastąpić. Oczywiście mamy kim, ale zawsze z Alfonso Davisa miło jest skorzystać. Dobrze, to co nas tutaj dalej może zainteresować, to oferta za Brooksa. No i zobaczmy, sąsiedzi dali mniej więcej porówno, więc zobaczymy. Nie no, nie róbmy Brooksowi przypału, zaakceptujmy ofertę z Milanu, bo jest wyższa i tyle. No przykro mi, sąsiad dał więcej, więc musicie jakoś z tym żyć w tym Interze. To nie jest tak, że wolę Milan od Interu, po prostu dali więcej pieniędzy. Co tutaj się dzieje? Jestem niezmiernie z ciebie dumny, mordeczko, ale żeby ci sukces nie uderzył do głowy, bo siedzisz na tej ławce i gadasz już głupoty, że grasz, a nie grasz. No dobra, jesteśmy w takim razie przygotowani na mecz z Hamburgiem i miejmy nadzieję, że to będzie mecz przyjemny dla nas, jeśli chodzi o rezultat. Zobaczmy, gdzie znajdują się oni. Gramy u siebie, więc do takich spotkań można zawsze podejść z większym optymizmem, tym bardziej, że jest to rywal w naprawdę słabej formie, więc tutaj znowuż wykorzystamy zawodników no mniej dla nas istotnych, więc tak, zagra oczywiście Sionczu z Brooksem w środku obrony. Na prawej stronie zobaczymy tym razem Serginho Desta po raz kolejny, bo da radę. Tutaj Kamaniga wystąpi bez żadnego zawahania. McKinney dostanie oczywiście z powrotem opaskę kapitańską, ale tak, lewą stronę zajmie sobie na to spotkanie Thuram po raz kolejny. Na ataku tym razem zobaczymy Sargenta. David powróci i Pomykal? No Pomykal, niech sobie chłopak popomyka, no więc tak to zostawiamy. Jak widzicie, składzik znowuż odrobinę eksperymentalny, ale broń Boże, tutaj nie mówimy o jakichś osłabieniach, bo grają ciągle piłkarze naprawdę na wysokim poziomie, więc zresztą do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że w tym Werderze mamy piłkarze na wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że utrzymają oni koncentrację przed tym meczem. Nie utrzymali, słuchajcie, to jest bardzo zły wynik, to jest naprawdę fatalny wynik, jeszcze kontuzja Kamanigi, to jest coś, co oczywiście cieszyć mnie nie może i to jest o tyle zły rezultat, że zobaczcie, 3 punkty i bylibyśmy bardzo fajnie od tego Lipska oderwani, a tak cały czas zespół ze stajni Red Bulla gdzieś tam nam dyszy w kark, gdzieś tam nam stąpa, depcze po piętach i no i jest to sprawa po prostu słaba. Niezadowolony z występów jest Friedl, tak mi się wydaje. Udowodni, że mam na ciebie stawiać. Właśnie tak. I Kamaniga wypada na jeden dzień. Oczywiście w tym meczu z Eintrachtem by nie zagrał, bo zwyczajnie po prostu byłby zbyt zmęczony, bo teraz mamy taki drobny maraton, ale bardzo jakby ten skład, który mamy, jest odporny na to, no bo zobaczcie, że tutaj powracają znowu zawodnicy naprawdę wypoczęci i dobrze, aczkolwiek mówię to po tym, że jak zagraliśmy naprawdę niesatysfakcjonujący mecz, więc też na to trzeba spojrzeć w ten sposób. Szurs tutaj powróci, Bella Ketchup nie zagra, Sionczu wydaje mi się, że da radę w tym spotkaniu, więc bez przesady też. Davies wystąpi w tym meczu, ale wyżej, ponieważ tutaj chciałbym tego Friedla dać. Ta obrona wygląda naprawdę przyzwoicie, więc nie musimy się tutaj o nic za bardzo martwić. Bella Ketchup oczywiście tylko tutaj się pojawi, bo brakuje nam jednego środkowego obrońcy, więc co? Thuram czy Sargent? Sargent niech sobie odpocznie, albo Pomykal niech odpocznie, bo on ostatnio grał w naprawdę wielu spotkaniach. Jesteśmy w takim razie gotowi na to spotkanie. Wydaje mi się, że na spokojnie powinniśmy dać tutaj radę Eintrachtowi, mimo że to jest mecz, słuchajcie, na wyjeździe, to raczej nie powinno być ogromnych problemów. Skład naprawdę mocny.
i dał radę Eintrachtowi. Dembele, słuchajcie, wreszcie 86 minuta i Francuz strzela jakże istotną bramkę. No po taki, dla takich rozstrzygnięć go kupowaliśmy. Kolejną propozycję dostajemy za Fuentesa, ale to jest piłkarz, to tak jak mówię, którego nie wykluczam rozwijania, ale z drugiej strony jest duża kolejka do tych poprawiania overalli, więc na razie niech te oferty sobie spływają. Zobaczymy, jak to będzie, a my gramy z Freiburgiem. Jak widzicie, na to spotkanie już musimy dosyć mocno tutaj oszczędzić Sionczu, bo ten jest dosyć mocno zmęczony i mam wrażenie, że jesteśmy w stanie na spokojnie dać Belli Ketchupowi zagrać, no żeby chłopak też widział, że to, że powrócił do zespołu, oznacza, że mamy na niego pomysł i że mamy chęci wprowadzania go tutaj częściej. W tym spotkaniu zobaczymy także Sargenta, wydaje mi się, że to jest uzasadnione, żeby on sobie tu zagrał. Jest spoko, nie, tutaj jeszcze Thuram powróci sobie na spokojnie. W kolejnym meczu chcę, żeby zagrał Arp Soboszlajem, jeżeli to nie będzie spotkanie wymagające. Tak więc, no co, jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjrzeć się temu meczowi z bliska. Z Hoffenheimem zremisowali, tak to dwa zwycięstwa. Trochę mnie to zmartwiło, kiedy zobaczyłem, ale już wynik rozwiał wszelkie obawy. 2-1 udaje nam się zwyciężyć, więc to jest naprawdę fantastyczna sprawa. A my gramy z Bragą i to jest tak, z jednej strony cieszy mnie to rozdanie, że gramy z klubem z Portugalii, który, umówmy się, no nie brzmi najbardziej przerażająco, ale z drugiej strony kogoś musieli wyeliminować po drodze, komuś musieli zrobić krzywdę i jakby gdzieś, jakby kogoś musieli ograć, więc skoro kogoś ograli, no to sami rozumiecie, że znaczy to nie mniej niż więcej niż to, że jakoś sobie w tej lidze Europy radzą. I zobaczmy, kogo oni wyeliminowali. No Basel, więc w meczu 4-1 robi wrażenie. Rywal może nie najwyższych lotów, ale naprawdę robi to wrażenie. Manchester United miał duże problemy z Anderlechtem. Co się tutaj dalej dzieje? Villarreal. Ciekawy to musiał być dwumecz, ależ to musiała być piłeczka pomiędzy Ajaxem a Atalantą. To musiały być naprawdę piękne rozgrywki. Arsenal odpada z Benficą, Lazio odpada z AZ Alkmaar. To są naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia. Torino przychodzi dalej z Fenerbahce. Olympique Lyon eliminuje Romę. Dobrze, że ją eliminuje, bo tak to byśmy może trafili na Fukurawę. Sporting rozgromiony przez Real Betis. Nicea, bardzo ciekawy to był dwumecz, eliminuje Bayer. A Bayer, przypominam, że jest naprawdę solidny w tej karierze. Nas ograli. No i tutaj dalej z dużych marek to tak. 1-8 odpada Salzburg z Olimpikiem Marsylia. Myślę, że to po części może być moja wina, bo naprawdę my Austriaków mocno rozgrabiliśmy. Lipsk przechodzi West Ham, Valencia radzi sobie z Lille, Valencia z tym niesamowitym Barbozą, którego posiadają, i Porto 7-bramkowy dwumecz z Genkiem wygrywają. Naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia w niektórych tych parach. Prognozy nie są obiecujące, tutaj oczywiście mówimy o tych finansach i oferta wycofana za Brooksa. No mam nadzieję, że on się dogada, bo jeżeli on się dogada, to powinny, mam nadzieję, te zarobki zostać uznane za spadające, no bo spadną z listy płac. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie czas na mecz z Bragą, ale jak poradzimy sobie w Portugalii, no to dowiecie się już jutro o godzinie 6 rano. Brooks został sprzedany, więc kolejny hajs ląduje na nasze konto. I czy zarząd to dostrzegł? Czy to zadziałało? No niestety nie. Cały czas 14%, czyli 4 ponad tym, czego od nas wymagano. Ale tutaj spełnimy, słuchajcie, pokal spełniliśmy. Tutaj będę dawał szansę Henrymu, więc może się uda, może nie. Ale to wszystko, tak jak mówię, w następnych materiałach. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!